Cześć, z tej strony Kamilos446, no i to jest kolejny odcinek, zagrajmy. Droga do Eldorado, złoto i chwała, tak. No dobra, no to możemy zaczynać. Skończyliśmy ostatnio, że zostaliśmy uwięzieni w tym, na statku. No to idziemy. Dobra, Miguel. Wymyśliłem plan, jak się stąd wydostać. Ty tylko wyluzuj się, zrelaksuj, ciesz się rejsem. Ja będę kombinował, jak się stąd wydostać. Aha, no to niewiele. Jabłko. Zostaw to! To nasz obiad i kolacja! Powinno nam starczyć do jutra. Zaufaj mi. Czuję, że przychodzi mi do głowy pewien plan. Właśnie. Dobra. Chodzimy. Ha! Łatwe! Tutaj mamy kolejne opcje. Że możemy zobaczyć coś na dachu niby, że on tam zobaczy jakieś sytuacje, ja nie wiem. Z kretami czegoś tak. Możemy zawołać Altivo albo rzucić jabłka, żeby dać Altivo i jabłko, tak. No to ta opcja nam najlepiej zostaje. Hej! Altivo! Altivo, tu malutki! Mam śliczne jabłko, Altivo, chcesz je? No, malutki, podaj mi klucze. Nie, chłopcze, tylko malutki. I ty mnie nazywasz optymistą. Tutaj, malutki, tu jest jabłko. Nie mogę uwierzyć, że to zrobiłeś. Zaufaj mi, Miguel. Headshot! Ha! Mówiłem ci, że się uda, Miguel! Miguel? Muszę przyznać, że nie myślałem o bosaku, kiedy dałem Altivo jabłko. Ten koń twardo walczy o swoje. A jak? Gdybym miał wodę, mógłbym go ocucić. No, ale niestety nie masz. Nie wejdę tam bez Miguela. Prawdziwy przyjaciel, dobra. Bosaka, mamy bosak. No cóż, kluczy nie dostaliśmy, jak chcieliśmy, ale bosak za to dostaliśmy. Tulio, jesteś genialny, jesteś niesamowity, zadziwiający. Dlaczego? Dziękuję ci, Miguel. Wchodzimy. Mamy tutaj dwa drzwi. Dwoje drzwi. Nie, dobrze mówię? Nie, po prostu dwa drzwi. Dobra. Najwyżej mnie poprawicie. Mamy dwa drzwi naprzeciwko siebie, mam tutaj drabinkę. Najpierw zobaczmy, co tutaj jest. Małpa śpi, Maryna śpi. No, na pewno mamy otwarte oczy, ale dobra. Dobrze. Hej! Małpo! Hej! Małpo! Obudź się! Obawiam się, że nie się nie obudzi. Może ona reaguje tylko na swoje imię? Jeśli obudzę marynarza, będę miał kłopoty. Gdybym mógł sięgnąć do tych ciastek. Mam je! Przestań kraść moje ciastka, Józefino. Chcesz skończyć jak ja? Znowu zasnął. Ale teraz znam imię Małpa. Na szczęście. Psst! Hej! Józefino! Józefino! Tu, malutka. Dobra dziewczynka, Józefina. Chcesz zagrać w grę? Dobrze, zasady są takie. Zaczepiasz klucze na końcu bosaka. O! Coś się nie zrozumiała. Tu, Józefina.
Mam śliczne, chrupiące ciasteczko. Tak naprawdę smakują jak upieczony na słońcu gnój, ale małpie może posmakuje, kto wie. No może, może. Klucze nam będą potrzebne, bo tam naprzeciwko na drzwi to są dwa zamki i są zamknięte drzwi, tylko dwa klucze pasują. Najczęściej to jest czerwony, niebieski, więc... No, weźmiemy czerwony. Dostaniesz jedno, jak przyniesiesz mi czerwony klucz. Ta małpka, chociaż szalona. Chodź, malutka. Mam więcej ciasteczek, Józefino. Jeżeli weźmiemy trzy, to ona obudzi marynarza. Przynieś niebieski, a dostaniesz ciastko. Dobrze chociaż raz widzieć Miguela na właściwym miejscu. Przynajmniej będę miał miękkie lądowanie, jeśli spadnę. Od razu ci mówię, że raz się tak stanie. Bo z tym się zaraz dowiecie. Jeżeli będą pasować klucze, bo najczęściej to jest czerwony i niebieski najczęściej pasują. Oho. Muszę jakoś wydostać. Czerwony klucz nie pas... Ho. Nie pasują. Ale problem. Najczęściej właśnie czerwony i niebieski pasują. Muszę jakoś wy... Niebieski klucz nie... Ojej. No to mamy problem. Jeśli spadnę, będę miał miękkie lądowisko na Miguelu. No, a on by się obudził pewnie z połamanymi żebrami. Dobra, najwyżej dostaniemy. Tutaj, odwieź ten klucz. Dobra. Tutaj. No to spróbujemy na zielonym i... Ciasteczko. Józefin? Zielony. Przynieś zielony klucz, Józefino. Nie. Ciasteczko. Mam win? Żółty czy różowy? Decyzja. Dobra, żółty. Czekajcie chwilę. Dobra, jesteśmy ludzie. No to cóż. Przedtem nie powiedziałem, ale przerwę sobie chwilę robię. Nie, chyba nie mówiłem, nie wiem. Dobra, zielony. O, źle. Jest. Ten klucz pasuje. A żółty? Żółty też jest niedobry. Ojej. A, czekajcie chwilę. Dobra, jesteśmy ludzie. I... Chodzimy. Ten klucz pasuje. Haha! Otworzyłem je! Aha, marynarz tam jest. Ta Z się biega, a czym się... Co? Hej! Jak się wydostałeś? Zwolnienie warunkowe? Jak będziesz pyskował, zabiorę cię do Corteza. Daj spokój! Zaprzyjaźnijmy się i zapomnijmy o przeszłości. Wracaj do ładowni, albo rzucę cię na pożarcie rekiną. No to już chyba lepiej wracać. Nie moglibyśmy o tym pogadać? Skacz! Jestem tak bogaty,
że przeszłoby to twoje najśmielsze marzenie. Tak, a ja jestem kapitanem z twoich najgorszych koszmarów. Aha. O. Grewa. Zwaliłeś mnie z nóg, Tulio. I wyrzuciłeś jabłko. Wymyślę inny plan. Proszę, nie. Po co to robisz? Myślę. O! Teraz Miguelem jesteśmy. Tulio myśli, bo on jest od myślenia. Jesteś gotów na wspaniały pomysł, Tulio? Dawaj. Zadziw mnie. Ta drabina powinna nam pomóc wydostać się stąd. Ach, czemu ja o tym nie pomyślałem? Zatem potrzebujemy tylko klucza, szalupy i załogi uśpionej na dzień lub dwa. Aha. Hej, Tulio! Spójrz na drabinę! Daj spokój, nie mogę się skupić, kiedy ciągle mnie rozpraszasz. Myśl intensywniej! Tulio, intensywniej! Próbuję. Mocniej! Ha, ha! Mamy ją, Tulio! Udało ci się! Tulio! Tulio! Niby zemdla, naprawdę ma oczy otwarte. Mógłbym wsunąć Tulia do dziury i zobaczyć, czy coś go ugryzie. Może powinieneś przestać myśleć na chwilę, stary przyjacielu. Potrzebuję czegoś do podparcia, żeby krata się nie zamknęła. Altivo! Rzuć coś do otwarcia kraty ściekowej! Ha, ha, ha! Ale Tulio miał pomysł, myśląc, że koń może rozumieć słowa. I znowu bosak poleciał. Weź się w garść, Miguel. Pewnie wiatr to zdmuchnął. No i znowu złe tłumaczenie. Pisał to tylko przypadek, a on mówi, weź się w garść. Co my tutaj mamy? Na ścianie brakuje dwóch kluczy. Ciekawe, do czego posunął się Tulio. No, ale widać, że małpa śpi. Te drzwi naprzeciwko wyglądają na lepszą drogę ucieczki. Jak spadnie? Nie no, żartuję. Oczywiście oni tutaj nie mogą spaść. Chociaż szkoda. Nie ma szans, żeby ominąć marynarza. Chyba, żebym znalazł jakieś przebranie. No. Mógłbym się przebrać za członka załogi. Byłoby to dobrym pomysłem. Ta lampa mogłaby Nie. Nie widzi mnie? Nie widzi dobrze. No, bierz ją. Olol. Hej, nie stój tak i weź się do roboty. Przepraszam, siła przyzwyczajenia. Cortez może zrobić inspekcję w każdej chwili i musimy wypolerować to działo. Cóż, ja naprawdę bardzo chciałbym ci pomóc, ale... zabronili mi polerować działa. Powiedzieli, że zbyt mocno się świeciły. Aha. Bierz szmatę i do roboty. Muszę przyznać, że to działo naprawdę się błyszczy. Według mnie już jest wybuchło. Zabieraj się za czyszczenie. Nie mogę znaleźć szmaty. Użyj moich skarpet. Masz. Mam nadzieję, że nie śmierdzą tak jak Tulia. Oby.